dzisiejszym serwisie Prosto z Płońska. Spotkanie z polską olimpijką z Tokio, postęp prac związanych z największą inwestycją w historii Płońska, a na koniec ruszyły testowe przejazdy komunikacji miejskiej. 17 września w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku odbyło się spotkanie z Piją Skrzyszowską i doskonalenie jazdy na rowerze z udziałem dzieci szkół podstawowych i Straży Miejskiej. Więcej o tym wydarzeniu opowiedział nam burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. Spotkaliśmy się po to, żeby zachęcać młodzież do uprawiania sportu, do ruchu, do zdrowego stylu życia i żeby namówić młodzież płońską, żeby korzystała z infrastruktury jako miasto z udziałem środków unijnych, z udziałem środków z Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego, z tej infrastruktury, którą wybudowaliśmy. To są siłownie, place zabaw, a ostatnio 10 km ścieżek rowerowych, które 4 października będą oddawane do użytku. Mamy gościa specjalnego, bardzo młodą zawodniczkę, ale już bardzo znaną. Jest to Pija. Przypomnę, że młodzieżowa mistrzyni Europy, olimpijka, i jest doskonałym przykładem do tego, żeby trafić do młodych ludzi, pokazać, że sport ten kwalifikowany jest możliwy dla każdego, kto będzie intensywnie pracował, postawi sobie cel, a miasto Płońsk będzie pomagać w tym, żeby były dobre warunki. Ale tym naszym drugim celem, albo równoległym celem, jest sport masowy dzieci i młodzieży, sport i ruch dla osób, które mają nadwagę, mają problemy, jakieś dysfunkcje. Wszystkich ich zachęcamy do ruchu na świeżym powietrze. Jazda na rowerze, skatepark, ścieżki rowerowe, siłownie. Zapraszamy również tych, którzy chcą do klubów miejskich, które są z wieloma dyscyplinami, i w lekkiej atletyce, i w piłce nożnej, i w innych dyscyplinach, w piłce siatkowej, w piłce koszykowej. Jest duży wybór. Chodzi o to, żeby młodzież nie tylko siedziała przed komputerem, nie tylko zajmowała się patrzeniem w monitory telewizyjne, ale żeby tak naprawdę na żywo uprawiała sport i ruch, bo on jest bardzo ważny dla naszego zdrowia. W życiu zdrowie jest najważniejsze. Przyczynić się do niego może właśnie sport. Przyszłam tutaj, żeby zachęcić właśnie dzieci do sportu. Przygotowałam do nich ćwiczenia przez płotki. Widać, że niektóre są trudne, koordynacyjne przygotowałam, żeby nie pokazywać im samych podstawowych, takich nudnych, powiedzmy, które się robi na co dzień. Myślę, że zaskoczyłam ich niektórymi ćwiczeniami i mam nadzieję, że złapią tego bakcyla i będą chciały trenować. No myślę, że trzeba pokazywać ciekawe ćwiczenia, rozwiązania. No właśnie tak jak teraz ja zostałam tutaj zaproszona, to myślę, że to są bardzo dobre spotkania, żeby pokazywać prawdziwy ten sport, żeby od osób, które trenują, i no, pokazywać właśnie nie tylko lekkoatletykę, trzeba pokazywać różne sporty. Tutaj też widzę, że są, jeżdżą na rowerach, bo są dwie grupy, więc no super, to jest po prostu, żeby próbować różnych rzeczy. Polska olimpijka przygotowała dla młodzieży specjalny trening, a następnie uczestnicy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pojechali na wycieczkę rowerową. W Płońsku dobiega końca największa w historii miasta inwestycja, która zakłada m.in. budowę 10 km dróg rowerowych, a także dwóch obwodnic, wzdłuż których też będą przebiegały ścieżki rowerowe. Z tego powodu oprócz samej infrastruktury musimy zadbać o to, aby bezpiecznie po tych ścieżkach się poruszać. Dlatego korzystając z projektów, z różnego rodzaju dofinansowań i dzięki współdziałaniu ze Strażą Miejską doskonalimy bezpieczne poruszanie się po ścieżkach rowerowych. Dzisiaj jest do tego świetna okazja, ponieważ Płońsk odwiedziła Pija Skrzyszowska, nasza olimpijka z Tokio, która przeprowadziła z młodzieżą z płońskich szkół trening, a także porozmawiała o swoich sportowych doświadczeniach, a jednocześnie udało nam się zgromadzić grupę dzieci, która na rowerach wspólnie ze Strażą Miejską przejechała pewien odcinek ścieżek rowerowych, tak żeby poznać przepisy dotyczące jazdy na rowerze po ścieżkach rowerowych, bo dla niektórych wcale nie są one tak oczywiste. Takie wydarzenia są dobrym pomysłem, aby zachęcić młodzież do uprawiania sportu. Świetny pomysł. Chciałbym, żeby częściej takie były spotkania. To mobilizuje młodzież, integruje, a jednocześnie, tak jak to spotkanie z zawodniczką, która uczestniczyła w finałach Igrzysk Olimpijskich, jednocześnie mistrzyni Europy,
to bardzo mobilizuje młodzież do takiego treningu, do takich zajęć. Młodzież się dużo nauczyła przy okazji takiego spotkania, takich zajęć. Dużo nowych ćwiczeń my robimy w zasadzie na treningach wielokrotnie w tygodniu, ćwiczenia na płotkach, natomiast dużo tych ćwiczeń było nowych, które nam Pia tutaj przedstawiła i bardzo interesujących, takich dynamicznych ćwiczeń dużo, więc młodzież skorzysta na pewno z tego typu spotkań. Taki trening naprawdę zmotywował mnie, jednak widać po niej, że no, jest sportowcem i to no, fajnie. No, fajny był trening, tak. To się zaczęło tak, że ja zawsze lubiłam w sumie trochę tak sport, bo i w gimnazjum biegałam na zawodach przełajowych. No i w sumie właśnie tam na tych zawodach spotkałam trenera. I no już tak poszło, że zapisałam się tutaj do klubu. Bardzo mi się podoba właśnie tutaj w klubie i już trenuję chyba trzeci czy czwarty rok. Wydarzenie odbyło się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz projektu zwiększania świadomości mieszkańców Płońska w zakresie ochrony powietrza Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021. Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej to największy i najdroższy projekt w historii miasta Płońska. Dobiegają końca prace, 4 oficjalnie otwieramy. A jednym z jej elementów, oprócz obwodnicy zachodniej, która łączy ulicę Płocką z szosą Płońsk-Baboszewo poprzez przejście ulicy Szkolnej i łącznie są 3 nowe ronda wybudowane, i to jest prawie 2 kilometry w ciąg, to i drugiej obwodnicy centralnej, która jest obok osiedla Wedlowskiego, prawie 800 metrów długości, to jej ważnym elementem są ścieżki rowerowe. Łącznie to prawie 10 kilometrów, budowane w partnerstwie z naszym sąsiednim samorządem, samorządem powiatu płońskiego. I ścieżka przebiega od najdalej wysuniętego na wschód części miasta Płońska, czyli Poświętnego, do części zachodniej, czyli do szosy Płońsk-Baboszewo-Raciąż, przedłużenie tak naprawdę ulicy Młodzieżowej. Ścieżka jest bezkolizyjna, tam gdzie te kolizje są, tak jak tutaj na ulicy Kopernika, są one bezpieczne. Pobudowaliśmy również 2 kładki do przejazdu rowerami na różne strony naszego miasta, południową i północną. Jedna z nich jest w Parku Wolności, druga jest w Parku 600-lecia. Jest to najszybszy sposób poruszania się po naszym mieście, umożliwiający każdemu, kto chce jeździć rowerem, szybki dojazd do każdego punktu w naszym mieście. Tak naprawdę jest to autostrada rowerowa, biegnąca przez środek miasta, bo wzdłuż rzeki Płonki, a jak Państwo wiecie, Płońsk się dzieli na to, co jest do Płonki i to, co jest za Płonką. Tak już tradycyjnie. Ścieżki są jednym z elementów tej inwestycji. W jej ramach powstały ronda, obwodnice i nowe drogi. Jeszcze należy, że powstał nowy most w Płońsku na ulicy Świętego Jana Pawła II, czyli ulicy, wzdłuż której biegnie obwodnica zachodnia. Jest wybudowany nowy most, bardzo nowoczesny, szeroki, bezpieczny. Jest tam miejsce i dla samochodów, i dla chodnika, i dla ścieżek rowerowych. Uzupełnieniem tego projektu, o czym już wspomniałem, jest odcinek ulicy Mazowieckiej od ronda Mazowsze na ulicy Płockiej do trasy numer 10 wzdłuż całej dzielnicy przemysłowej. Również tam wybudowaliśmy jedno z rondo, rondo pokoju na skrzyżowaniu ulicy Mazowieckiej i ulicy Henry Forda I i Przemysłowej. Czyli łącznie mamy magistralę prawie 3-kilometrową od trasy numer 10 przez ulicę Mazowiecką, jedno rondo pokoju, drugie rondo Mazowsza. Wjeżdżamy w Jana Pawła II, przejeżdżamy przez nowy most, dojeżdżamy do ulicy Szkolnej i tam jest rondo Unii Europejskiej i dalej przejeżdżamy do
szosy Płońsk-Babuszewo, gdzie mamy rondo łanów polskich nawiązujących do krajobrazu, do symboliki naszego miasta, czyli do połączenia miasta z wsią, z terenami rolnymi, które są dookoła naszego miasta. Łącznie cały ten kompleks plus obwodnica centralna to jest prawie 4 km długości. Bardzo poprawi to warunki jazdy w Płońsku. Zmniejszymy zanieczyszczenia w centrum miasta, bowiem obwodnica zachodnia przejmie ruch od Raciąża, Babuszewa i z terenów położonych w zachodniej części miasta. Możliwy będzie też przejazd z szosy Płońsk-Raciąż na ulicę Szkolną, przy której jest szkoła podstawowa numer 2. Dalej jest zespół szkół numer 1 Przysienkiewicza do ulicy Płockiej, gdzie mamy liceum, dom kultury i dzielnica przemysłowa przy ulicy Mazowieckiej. Można też pojechać do trasy numer 10 bez wjeżdżania do miasta, pojechać w kierunku na Warszawę, w kierunku na Gdańsk i w kierunku na Ciechanów. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, w pełni bezpieczne, a ronda pozwolą na to, że ruch będzie płynny i nie pozbędziemy się korków. 4 października oficjalnie do użytku mieszkańców zostanie oddana obwodnica zachodnia. W pozostałych elementach inwestycji pozostały prace wykończeniowe. Od kilku dni w Płońsku odbywają się testowe przejazdy komunikacji miejskiej. Prowadzone są na dwóch liniach, żółtej i zielonej. W tym czasie przejazdy są bezpłatne, a w każdym autobusie jest dyspozytorka, która tłumaczy, jak skorzystać z biletomatu oraz kasownika. Oczywiście dwa autobusy miejskie, które zakupiliśmy w ramach inwestycji pod nazwą budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, a więc tej naszej skomplikowanej, największej inwestycji zakładającej budowę dwóch obwodnic, sieci dróg rowerowych, no i właśnie zakup autobusów. Te dwa autobusy jeżdżą już po ulicach naszego miasta, wszystko po to, żeby przygotować się do październikowej regularnej komunikacji miejskiej, bo właśnie od października ruszą zgodnie z rozkładem jazdy kolejne kursy naszych autobusów. Takie przejazdy testowe odbywają się dlatego, aby zweryfikować w praktyce założony przez nas rozkład jazdy. Przypominam, że dwa miejskie autobusy, jedno o napędzie elektrycznym, drugi o napędzie spalinowym, ale oba spełniające normy ekologiczne, będą kursowały na dwóch liniach, na linii żółtej i linii zielonej. Dla tych osób, które jeszcze nie poznały naszego rozkładu jazdy, zachęcam do obejrzenia naszych stron internetowych i odszukania informacji. Oprócz tego już wkrótce będziemy zachęcać mieszkańców Płońska do pobrania aplikacji na telefon, która będzie umożliwiała śledzenie na bieżąco, gdzie dany autobus z danej linii się pojawia, a także przy wszystkich wiatach przystankowych pojawią się wyświetlacze pokazujące czas, za ile autobus przyjedzie na dany przystanek. Testujemy, zachęcamy mieszkańców do korzystania z tej komunikacji już we wrześniu. Te przejazdy testowe są bezpłatne. Każdy może zobaczyć, jak autobusem miejskim w Płońsku będzie się podróżowało. Dzięki temu, że będą też wsiadali i wysiadali pasażerowie, ułatwi nam to odpowiedzieć na pytanie, czy ten rozkład jazdy, który założyliśmy, rzeczywiście pokrywa się z rzeczywistością. Wszystko po to, powtarzam, żeby w październiku nie było niepotrzebnych niespodzianek. Komunikacja miejska zostanie uruchomiona w ramach projektu Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Regularna komunikacja miejska ruszy w październiku.